Dlatego, bo wierzymy, że Kościół to jesteśmy my. We're here because we are the Church of Jesus. Chcemy powiedzieć wam dzisiaj najcudowniejszą wiadomość. We just want to give you a great news. Że Jezus żyje i ma się dobrze. Jesus is alive and well. Chcemy powiedzieć wam dzisiaj, we just want to say you, że każdy z nas, every one of us, potrzebuje Jezusa Chrystusa. Each one of us needs Jesus Christ. Żeby żyć wiecznie. To grasp onto the eternal life. To be... Żeby kiedyś, kiedy przyjdzie Jezus po swój kościół. So when Jesus comes back to for his church. Mogli, żeby wtedy w tym momencie, żebyśmy wszyscy byli gotowi na jego przyjście. So we ready for his second coming. Jestem człowiekiem, który przez wielu już był bardzo dużo razy skreślany. I was a man, you know, people didn't have a good thoughts about me. Byłem, I was a bad man. Byłem uzależniony od narkotyków, od alkoholu. I was addicted to drugs, I was addicted to alcohol. Bardzo dużo lat spędziłem, straciłem w więzieniu w Polsce. I lost so many years of my life in prison. Ale tam wydarzyło się coś niezwykłego. But you know something, a miracle happened in my life. Poznałem mojego mistrza, mojego Pana, Jezusa Chrystusa. Someone came to my life, Jesus. I met Jesus, the Master and the my Savior. Wylałem przed Nim swoje serce. Yeah, he came to me. I powiedziałem, Boże, nie radzę sobie z moim życiem. Nie wiem, co dalej mam czynić. And do you know what? All I said to Jesus in this moment, I said to him, Lord, I can't cope. I can't cope with my life anymore. Przez wielu ludzi byłem odrzucany i nie dawano mi żadnej szansy, że kiedyś wyjdę na prostą w swoim życiu. I was rejected. I had no chances in my life. I chcę ci powiedzieć, że Bóg, o którym dzisiaj tutaj mówimy, so I want to tell you that God that we're preaching now, jest Bogiem kolejnej szansy. Is a God of second chance. Jest Bogiem, który nigdy z nikogo nie rezygnuje. He'll never give up on you. Jest Bogiem,
który kocha Ciebie tak bardzo, że dał swojego Syna. God loves you so much that He gave His Son. Aby On był tutaj na ziemi, przeżywał wszystko to, co my. He gave His Son to be, to walk among us. Aby w ostateczności być bitym, męczonym i umrzeć na krzyżu za nas. He gave His Son so he went onto a cross and died for us. I to, co Jezus zrobił na Golgocie ponad 2000 lat temu, and what Jesus did for us 2000 years ago, upoważnia mnie do tego, makes me say, abym dzisiaj powiedział Ci, makes me say to you, że jestem zbawionym człowiekiem przez wiarę. I'm a saved man. Że mój Bóg jest Królem Królów. That my God is a King of Kings. Dlatego, że nie znam drugiego takiego Boga, I know no other God, który dałby swojego najcenniejszego, jedynego Syna, I know no other God who gave His only Son, aby ten wyrzekł się swoich praw, who gave up His kingdom, who gave up His place in heaven, who came down to earth, abyśmy mogli żyć wiecznie, who came to earth so we can live. To, co teraz tutaj przeżywamy, so what we going through on this earth, to, że przed świętami wszyscy ganiamy do sklepów, robimy masę zakupów, so you know the Christmas time, the shopping time, tak naprawdę, kochani, to nie jest najważniejsze. The truth is that shopping isn't the most important thing. The truth is that the food on the Christmas is an important thing. Najważniejsze jest to, czy każdy z nas osobiście zna solenizanta tych świąt. The most important thing is, do we know what the Christmas is all about? Czy każdy z nas nawiązał z Nim osobistą relację? Nie przez księdza, nie przez papieża, ale Ty i Bóg. Do we all have a personal relationship with Jesus? Ja osobiście mogę dzisiaj zaświadczyć i wielu z nas, do you know what I can personally say? Że Bóg jest ten sam, który był ponad 2000 lat temu. I've experienced that God is the same. Nie wisi na obrazkach, nie wisi na krzyżykach. God is not a person on the picture. He's not just some person in the Bible. Nie jest małym Jezuskiem. He's not a small Jesus, infant Jesus. Ale jest potężnym, żywym Bogiem. But he's a great, awesome, amazing God. Który podnosi to, co jest najbardziej zniszczone. He brought me up. He mended my broken life, my broken heart. Który leczy to, co jest beznadziejne. He heals what's broken. Kochani, chcę was bardzo, bardzo mocno zachęcić do tego, my dear friends, I just want to say to you, abyście dzisiaj, kiedy wrócicie do swoich domów, when you go back to your homes, poświęcili 5-10 minut, just think about it for 5-10 minutes, i zastanowili się nad swoim życiem, dokąd zmierzacie. Just think about where's your life going, where are you going in your life. Proponuję powiedzieć coś takiego. I suggest. Boże, jeżeli Ty naprawdę istniejesz, jeżeli Ty jesteś prawdziwy. Yeah, I suggest you say that thing, God, if you're real, if you for real. To ja chcę Ciebie wypróbować, to ja chcę poznać, że Ty naprawdę żyjesz i to, co ten gościu mówił, jest prawdą. God, if you're for real, I want to test you. I want to try you. I want to see if you're real. Gwarantuję w 100%. I can guarantee you. Że Bóg odpowie na wasze wołania. God will answer. Dlatego, że w Piśmie Świętym jest napisane. Because my Bible says. Pukajcie, a otworzą wam. If you knock on the door, He will open the door for you. Szukajcie, a znajdziecie. If you seek God, you will find God. Bóg przyszedł po to, aby leczyć tych, którzy się mają źle. God came to heal the wounded ones. He came to for us. Narkotyki zrobiły bardzo dużo złego w moim życiu i w życiu mojej rodziny. Do you know what? I was addicted to drugs, and drugs just destroyed my life and the life of my family. Ale Jezus Chrystus,
But you know, Jesus Christ. Wszystko to odmienił, wszystko. He changed my life. Kiedy spotykasz się z żywym Bogiem. When you meet God that is a living God. Wszystko staje się nowe. Everything becomes new. To co stare mija, po prostu umiera. Pierwszy? Pierwszy, to sam koniec.